Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda tego Geeka. Dzisiaj będziemy brać udział w pościgu z LEGO City. ...172 elementy za 150 zł katalogowo. Możecie sprawdzić też cenę Valto, jest niższa. A jeśli chodzi o ten zestaw, to ja zastanawiam się, jaka jest zasadność robienia zminiaturyzowanych zestawów z LEGO City w takiej formie, gdzie dostajemy namiastkę komisariatu. Mamy tutaj kilka minifigurek, jest garstka akcesoriów i to właściwie tyle. Czy jest sens upraszczać coś, co i tak jest uproszczone, bo umówmy się, te wszystkie zestawy policyjne z LEGO City nie są jakoś specjalnie zaawansowane. To nie są zestawy, które mogą nas tak zachwycić, jak choćby budynki, czy to mieszkalne, czy jakieś użytkowe w serii LEGO Friends. Tutaj po prostu uważam, że absolutnie nie ma sensu upraszczać takich konstrukcji, bo te główne też nie są jakoś specjalnie skomplikowane, ale może coś w tym zestawie jest wartego uwagi. Może to też będzie fajny zestaw, jeśli chodzi o walory edukacyjne, żeby najmłodszym pokazywać, jak to wszystko działa od kuchni. No tylko czy pokazywanie czterolatkowi, że jeśli złodziej jest w więzieniu, to jego kolega wyrwie kraty i ucieknie? No nie wiem, ale sprawdźmy, z czym to się je. Powiedziałem kiedyś, że miasto LEGO City musi być miastem bardzo nieidealnym, bo tam ciągle zdarzają się pożary, włamania, pościgi policyjne i nie dzieje się nic zbyt innego. I tutaj znowu potwierdza się to już nawet w zestawie 4+. No bo zobaczcie, ktoś wyrywa kraty z więzienia, policjanci go gonią i to właściwie tyle. Ale z drugiej strony ten posterunek jest taką, powiedziałbym, bardzo naiwną makietą posterunku, bo tutaj mamy tylko takie imitacje tego wszystkiego. To są po prostu płaskie, gołe ściany. Tutaj, jak możecie zobaczyć, jest planowany pościg, albo właściwie nawet poszukiwanie tych wszystkich zbójów, którzy planują ucieczkę z więzienia. Trochę mnie nie przekonuje historia, która w ogóle tutaj się pojawia. I tak zastanawiam się, skoro coś takiego wrzuca się do zestawu 4+, to po co te zestawy 5 czy 6+, które są już zdecydowanie bardziej zaawansowane i dojrzałe. No dobra, tak prezentuje się podwozie samochodu. Tutaj mamy płytki, które swoją drogą mogą być przydatne i akurat wyglądają całkiem nieźle. Bardzo ładnie prezentuje się ta szybka z nadrukiem, gdzie planowane jest odnalezienie tych niecnych ludzi, którzy chcą zaraz uciekać z tego więzienia. Jeszcze jedna płytka. Tutaj jeszcze mamy taki panel. No i jeśli chodzi o instrukcje, to te zostały schowane do zaklejonej koperty, ale zaklejonej przy użyciu kleju, a nie taśmy klejącej. Bardzo źle się te koperty otwiera. No dobra, w środku znajdziemy cztery instrukcje, które są podzielone na budowanie samochodu, budowanie tego fragmentu komisariatu, tutaj mamy bramę, no a tutaj mamy więzienie. Idę budować i zaraz sprawdzimy ten budynek. W sumie nie mam co powiedzieć, bo trochę odebrało mi mowę. Ten zestaw jest naprawdę kompletnie absurdalny. Ten zestaw z mojej perspektywy jest bardzo niebawialny i ten zestaw jest po prostu zrobiony na siłę. Po to, żeby była jakaś fajna odpowiedź, fajna oczywiście tak w założeniu, na remizę z 4+. A dlaczego tak uważam, to zaraz będziecie mogli się przekonać. Zacznę od pojazdów. Jeśli chodzi o motocykl, to tutaj po prostu do motocykla zostały zamontowane trzy klocki, które mają służyć nam do wprowadzenia elementu bawialności, czyli zaczepiamy hak na kraty i jedziemy, wyrywamy kraty i uwalniamy złodzieja. Super. Jeśli chodzi o radiowóz, jest bardzo taki kwadratowy, jest mocno 4+owy, ale i tak wygląda lepiej aniżeli wóz strażacki, który możemy znaleźć w drugim zestawie 4+owym z City, czyli w remizie strażackiej, czy też właściwie na miastce remizy strażackiej. Tutaj może nie jest idealnie, ale ogólnie rzecz biorąc jest jakoś tak ciekawiej. Mamy całkiem fajny nadruk ze światłami, mamy tutaj też ten nadruk na slopie i ogólnie rzecz biorąc jest to do przełknięcia, na standardy 4+owe jest ok.
ale nic totalnie nie broni tego, nazwijmy to, komisariatu. Choć tak na dobrą sprawę to nie jest komisariat. To jest jakaś brama wjazdowa ze szlabanem i to są dwa takie randomowe elementy, które mają być modułowe. No bo są. Możemy sobie to odpiąć i możemy sobie to teoretycznie poprzepinać i zrobić z tego nieco inny układ. Tylko po co? No ale dobra, jeśli już jesteśmy przy tych modułach. Pierwszy moduł to jest moduł, który jest więzieniem, takim mikrowięzieniem. Nawet te kraty nie są otwierane, ale są wyrywane, bo mówiłem wam wcześniej, że mamy hak. Hak na przykład montujemy tutaj. No i teraz spróbujemy tak robić, tak wyrywamy, ekstra, motocykl odjechał, kraty otwarte i ze środka więzień może uciec. Jeśli chodzi o to, jak to wygląda z drugiej strony, to wygląda tak, tylko po prostu, że z tej strony krat już nie można wyrwać. Tutaj mamy fragment, gdzie jest takie jakby biuro policjantów, tyle że jest ciasno, nie ma tutaj nawet klawiatury, jest jakiś zaczep z kluczem, jest croissant, są inne akcesoria. Ale jedynie co, warto zwrócić uwagę na to, że ładnie prezentuje się ta szybka z nadrukami, bo może to być po prostu duży ekran, gdzie śledzimy, gdzie pojawiają się różnej maści wydarzenia. Tutaj może był jakiś wypadek, tutaj jest zlokalizowana jednostka policji, a tutaj mamy zdjęcia złodziejaszków. I pod tym kątem okej, ale to jest tylko jeden ciekawy element. Najdziwniej wygląda ta brama, no bo tutaj w ogóle chyba pierwsza spotkałem się z tym, że przy szlabanie mamy jakiś taki pseudokomputer, gdzie tak na dobrą sprawę nie jest to ani miejsce, gdzie możemy wbić kod, tylko nie mam zielonego pojęcia, co to jest. To jest coś wyrwane rodem z LEGO Space. Otwieramy sobie szlaban, wchodzimy do środka, super. Za monitoring odpowiada aparat, a tutaj nie wiem, czy to jest megafon, czy to jest po prostu coś od gaśnicy, nie mam pojęcia, ale najciekawsze jest to, że policyjny pies robi kupę w każdym kącie. Tutaj mamy pochowane psie klocki. Naprawdę, to jest bardzo dziwny zestaw i nie wiem, może gdybym był czterolatkiem, to bym się cieszył z tego zestawu, tylko że jak ja byłem czterolatkiem, to ja się cieszyłem z tego, że mogłem pobawić się zestawami z rycerzami, czy jakimiś innymi zestawami. To po prostu byłby dla mnie bubel. Czułbym się troszeczkę oszukany, gdyby na przykład Mikołaj mi coś takiego przyniósł, to chyba z Mikołajem mielibyśmy kosę. Minifigurki na pewno na plus, jeśli macie w swoich zbiorach mały zapas takich typowo miejskich ludzików. No bo mamy tutaj policjanta i policjantkę, mamy dwójkę złodziei, no i mamy też psa. No i nawet złodziejka dostała dodatkową fryzurkę, kiedy zdejmiemy jej ten kask. Szkoda, że kask nawet nie został wyposażony w szybkę, ale okej, policjanci zostali ubrani w różne torsiki, więc to też warto odnotować na plus. No i mimo wszystko zestaw w tej kategorii cenowej posiadający 4 minifigurki to w ostatnich latach rzadkość, więc warto to docenić, ale mimo wszystko minifigurki nie ratują opinii o tym zestawie. To nie jest tak, że ja uważam, że zestawy 4+ nie mają sensu, bo w zestawach 4+ na licencji Disney jestem zakochany, a tutaj po prostu jest bardzo słabo. Jakieś pseudomoduły, które są nie wiadomo po co odczepiane, kąty, w których leżą psie kupy, to już jest w ogóle dla mnie rzecz niewytłumaczalna. Niby to może być śmieszne, ale tak na dobrą sprawę to jest żenujące. A jeśli chodzi o samochód policyjny, okej, jest uroczy, jest właśnie w klimatach 4+, no ale czy samochód i motocykl i 4 minifigurki mogą uratować ten zestaw? Według mnie nie. Tutaj naprawdę jest biednie, brakuje koncepcji, brakuje pomysłu i tak na dobrą sprawę to jest jakaś taka makieta posterunku, zrobiona z dykty, która ma udawać pełny budynek. I tyle mogę powiedzieć o tym zestawie. Naprawdę uważam, że zarówno ten zestaw, jak i remiza strażacka 4+, to jest po prostu dojenie fanów LEGO City, o ile tacy jeszcze istnieją, ale naprawdę uważam, że jest to bardzo srogie przegięcie, bo można już po prostu skierować się w kierunku tych normalnych zestawów z LEGO City, które po prostu w jakiś sposób są ciekawsze. Tutaj jest naprawdę słabo. Na dzisiaj to tyle, dzięki, cześć!